Witamy tutaj pana Stanisława Michalkiewicza, znanego publicystę z Czas Najwyższy. Właśnie chciałem zapytać w sprawie Wielkiej Lechii. Jakie są na, bo pan mówi, że to są ubeckie Żydowiny. Jakie są na to dowody? Tak powiedziałem, ale wie pan, tylko dlatego, że opowieści o Wielkiej Lechii nie mają żadnego poważnego pokrycia w rzeczywistości, a wniosek, na jaki naprowadzają ci opowiadający, to jest taki, że całe zło wzięło się z Kościoła katolickiego i tego, że Polska przyjęła chrzest. Ja już jestem człowiekiem, który dobrze pamięta czasy komunistyczne i głównym przeciwnikiem za komuny, ubowców i takich, wie pan, innych, to był właśnie Kościół, dlatego nazwałem to ubeckimi Żydowinami. To znaczy, że to ubecy mogli być dawni, którzy promują tą Wielką Lechię? Panie, tak, oczywiście. Oczywiście. I robią to w tym celu, żeby, proszę pana, pozbawić historyczny naród polski nawet tej namiastki przywództwa, tak? jakie naród ma. To znaczy, ale też i katolicy to promują, na przykład Eugeniusz Sendecki. Proszę pana, dla mnie pan Sendecki nie jest żadnym autorytetem. On jest lekarzem, który pracował w Izbie Wytrzeźwień, więc na tematy historyczne trochę więcej pokory by mu się przydało. Tutaj się zgodzimy. A to znaczy, że za czasów komuny mówiono o Wielkiej Lechii? Nie, za czasów komuny jeszcze nikt nie wpadł na ten pomysł. To dopiero teraz bezpieczniacy wpadli na to. Czyli Czerniak, Bieszk i... Pan Bieszk jest, oczywiście, pan Bieszk jest głównym tutaj. Ja nie wiem, czy pan Czerniak wierzy w Wielką Lechię oprócz innych rzeczy. On wierzy. No to niech sobie wierzy, wie pan. Ludzie wierzą w rozmaite rzeczy. W to, że ziemia jest płaska i tak dalej. Nie można im tego zabrać. Czyli można by powiedzieć, że wszyscy albo większość to są ubecy, ci, którzy mówią nie, wielkie. Albo durnie, wie pan. Albo durnie. Albo ludzie, którzy mają złą wolę. Także ja nie wiem, no pan Bieszk chyba ma jakieś związki z wywiadem wojskowym. Pan Czerniak na pewno. Pan Czerniak to pan tak. Czerniak nie. Pan Czerniak nie. Pan Czerniak był tylko w ZOMO w stanie wojennym. A to nie no było wie pan, to nie są związki z wywiadem wojskowym. No to nie prostu, była figura żadna. Tak, po prostu był w ZOMO i tyle, wie pan. No to, ale powiadam, on jest lekarzem, natomiast podobnie zresztą jak pan Sendecki, który mówię, był tam lekarzem w Izbie Wytrzeźwień. Więc jeśli chodzi o kompetencje historyczne, zwłaszcza czasów tak odległych, no to ma moim zdaniem bardzo niewielkie. Więc jeżeli nie ma na to dowodów, to po co oni to dalej to... No nie wiem, to niech pan ich pyta, po co oni to robią. To dziękuję za wywiad. Proszę bardzo.